Schronisko w Tychach zachęca do adoptowania psich seniorów. Tych jest niemało, bo obecnie w schronisku przebywa 18 psów powyżej 9 roku życia. Mamy tutaj Kubusia, który ma lat 15 i był zwracany do nas, już był 3 razy w adopcji, był zwracany, no i cały czas siedzi i czeka na tego swojego człowieka, natomiast no, większość tych piesków jest jakby niewidzialna dla ludzi. Przechodzą, szukają młodych, szukają piesków w typie rasy, a te starsze no jakby są tak omijane. Tylko w tym roku adopcji nie doczekały choćby 10-letni Max w typie husky czy 13-letni Edzio, który w schronisku był 1,5 roku. Teraz schronisko rozpoczęło akcję informacyjną na miejskich przystankach i autobusach i zachęca do adopcji starszych psów. Mamy 5 autobusów oklejonych grafikami naszych seniorów, pokazujących ich troszeczkę w takiej formie bardziej bajkowej, bardziej przyjaznej, bo nie chcieliśmy też, żeby ta kampania była smutna, bo tych smutnych kampanii już jest tyle pokazujących psiaki za kratami, a chcieliśmy pokazać po prostu, że one są naprawdę pogodne i potrafią dać dużo szczęścia, dużo radości. To zwierzęta potrafią dać zawsze, bez względu na wiek. Na razie oklejonych jest kilka autobusów i wiatr przystankowych. Wkrótce mają się jeszcze pojawić ulotki.